Hej, 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 siłam wszystkim, tu Kamru, witam was w kolejnym odcinku, w serii zagrajmy w Hearthstone Free to play. Mam jeden booster, którego mam zamiar otworzyć. Dostałem, zdobyłem, zwyciężyłem, otworzyłem. I co dostałem? Gówno dostałem, dostałem Ancient Watchera. Nie przydałem się nic z tego. Spoko, spoko, golda mamy, ale jeszcze nie wydajemy. Wydamy je na arenki, na streamie, bardzo serdecznie zapraszam, godzina 20. I pokrawmy wszystkie rzeczy, jakie mamy. Wiem na pewno, że pieprzamy Bloodlusta, zapowiedziałem. I tak zrobimy. Mówiliście też, że kiedy kasowałem nowe karty, nakierowywałem myszką na niektóre, przez to nie były już oznaczone jako nowe. Więc jest parę kart, które można skrawcić, ale zjebałem, więc o proszę. Jednak mieliście rację. Więc przelecimy i rozwalimy wszystko. Dobra. Przepraszam bardzo, bo chyba coś ominąłem. Nie, nic nie ominąłem, dobra. Od Szamana nawet nie będę patrzeć. Czy mam coś do skasowania? To Szaman, Szamanowi nic nie tykamy. Okej. I w takim razie, hopa, hopa, hopa. Szkoda, że nie mogę to jakoś płynniej przyspieszyć. O, proszę. A więc Ancient Watcher, 20 proszku. Nice. Daj Rulf Alpha, spierdzielaj. Nice. Okej. Knife Jaggerów oczywiście nie tykamy, Harvest Golemów zostawiamy. Ty, panie, jesteś bardzo, bardzo słabą kartą, dlatego pan idzie. Ło, panie, ile my mamy tutaj syfu, którego nie skasowaliśmy. No, 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 to mi się nie podoba. Proszę wyjść z mojej kolekcji. My jesteśmy elitarną kolekcją elitarnych kart dla elitarnych deków, dla elitarnych ludzi, którzy chcą być elitarną legendę. Elitarną rangę zwaną legendą. I elitarni ludzie, tacy jak my, posiadają elitarne bronie. Myślę, czy chcę zrobić sobie Charge Hammer w przyszłości. Nie, to nie działa dobrze z następnymi totemami, już o tym wcześniej myślałem. Dobra, create! Up. No. Fuck yes. Dobra! Wypieprzamy Bloodlust, wypieprzamy jedyną słuszną broni. Doomhammer. Pada Doomhammer. Dobra. Jest okej. Osobiście mi się to podoba. I to bardzo. Nie, co ja robię? Już się nie mogę doczekać na stream, co nie? Już się nie mogę doczekać. Hop, hop, hop. Mam nadzieję, że nie pominąłem żadnej wygranej przegranej. O jednej mi tam wspomnieliście, ale już uwzględniłem ją. Z 33 do 34. Przed odcinkiem. Cóż. Między innymi mniej więcej tak wygląda wynik. Może niczego nie pominąłem. Mam nadzieję. Mam nadzieję. Zobaczymy. Dobra. No oczywiście jest nadradą, jeśli gra załaduje. Bo ona się ładuje wieczność. A może jednak nie taką wieczność. To nie jest nasza pierwsza gra dzisiaj, bo przed chwilą graliśmy się już Brawla. Wy macie godzinę po tym. Jak odpaliście pierwszy filmik. Ale okej. Okay. Troll vs. Flexar. Let's the hunt begin. Wymieniłbym. Nie wiem, czy chcę mieć. Zróbmy coś takiego. Hard z Golem jest bardzo spoko, ale. O ile nie będzie mieć stwora 2 na 1, a to jest Facehunter, więc pewnie będzie mieć. To jest to interesujące. A nawet bardzo. Bo dwa razy najbardziej. Znaczy on musiałby mieć niesamowicie słaby early game. A Hunter zazwyczaj nie ma niesamowicie słabego early game'u. Paśnij to, o mój Boże. I musimy przejąć inicjatywę na samym początku. Nie możemy dać inicjatywy Hunterowi. Jeżeli wystawi Mad Scientista, będę płakać. Jeżeli użyje specjalu, bo ma tak słabą łapę, to się zsikam ze szczęścia. Owl. Owl. Czy no, okej, okay, no. Wymieniłem się w ten sposób, żeby nie zabił nam Knife Jugglera, który wypuszcza minionki, znaczy nożyki. O Boże, wiecie co, obawiam się tego. Szczerze, chcę mieć to na Hajminę. Ale z drugiej strony wiem, do czego on dąży. Plus nie mam dobrego place. Jebać to. To był chujowy place.
To był bardzo chujowy place. Bardzo chujowy place. Ale zatem golem byłby beznadziejny. Shredder, powiadasz? To jest aż zbyt interesujące. Ale czy nie lepiej Shreddera wyrzucić? Pójdę w twarz chyba. Nie sądzę, żeby wymiana była dobrym pomysłem w tym momencie. Pójdę w twarz. Nie, to brzmi jak plan. Okej. Okay. Secret. Czyżby to był freeze trap? Żywanie w twarz to raczej tak. Yep indeed. Dobra, w takim bądź razie zajebę mu tego typa. Słabo. Zrobimy coś takiego. Nie wystawiamy totem golemu. O, tam totem, zajebiście. Nie wystawiamy totem golemu, ponieważ chcę użyć Fire Elementala, który będzie bardzo silny. Niestety freeze trap i broń jest dość... auć. I dlatego tamten hex by się przydał. Ogólnie mam przejebane. Jeżeli się wymieni tak, raczej wątpię, on po prostu pójdzie w twarz, to jest Hunter. Bo czemu miałby tego nie zrobić? O Boże, koniec Shredder, Midrage Hunter. O mój Boże, ile detrafli! O mój Boże, jeszcze to. Dobra, przegraliśmy, on idzie w twarz po prostu. Miliard detrafli, siemano. To jest coś, co można wyratować. Nie wiem, spróbuję wymusić agro tak, żeby jego dobić. Zamiast tu, że mam... Alois Hafer. Fuck. Okej, chcę mi walnąć... A, dobra. Miss Lethal? Ile mi mamy obrażeń? 9, 10, 11, 14. Jakby poszedł mi Krakl, to byśmy wygrali grę. Jakby poszedł nam Krakl. 9, 10, 11. Tak, jakby poszedł nam Krakl. Niestety. Hex byłby zbyt do... Aaaaś. Słaba sytuacja z Epic Game'em. Prawdopodobnie nie powinienem robić tego Hexa, ale... Byłem wręcz pewien, że on ma Knife Jagglera. Za bardzo się obawiałem Knife Jagglera i syfu, jakiego mógłby zrobić. Może za bardzo histeryzowałem. W końcu powinien być świadom tego, że on ma Hajminę, a mam tylko jeden Hex. Te, to był prawdopodobnie zły ruch. No dobra, trudno. Problem był taki, że totem golem właśnie mi robił strasznie dużo syfu. Okej. Okay. Troll versus Malfurion. To jest bardzo ładny kerf. Ja bym wyjebał Feral Spirit i Thunder Bluffa, bo są za drogie i dają za dużo overloadu. I to jest ciekawe. Teraz, co mogę chcieć zrobić? Jakbym miał inną kartę za dwie many, bym zmontował Creepera. Bo jest taki drobny problem, a no, mianowicie to, że nie będę mieć place'ów. Albo wiecie co, i tak to zrobię. Nie będę mógł zagrać go w trzeciej turze, ale już użyjemy totemu specjalu. Chyba, że nam coś podejdzie za dwie many. No są szanse, mamy dość sporo dwójek. Więc niech tak będzie. Niech tak będzie, więc... O panie. Jak im poszedł na Jagger. Bum!
I teraz RNG nie urośnie. Jest. Jest! Fuck yes! Dobrze. Zgasimy światła wszystkie. Up, zamknąć drzwi. Yeah. Nick, nie będzie mi tu zaglądać. Przygotujcie się wszyscy na pierdol. Zrobimy coś takiego. Nożek nie trafił, no ale trudno. Przeżyję. Więc tak, z trzeciej tury, w czwartej turze zagrywamy pik zatrzymany, mamy overload, więc jest okej. Okay. W piątej turze rzucamy Valianta, bo czemu by nie. Postaram się zrobić tak, żeby przeżył nam golem. A proszę, Charge'ik. Charge, nie chcę, żeby Knife Jagger nam przeżył. Okej. Okay. Spoko. Rzucimy golema w tym miejscu. Harvest golem. To jest... Dobra sytuacja dla nas całkiem. Ogólnie teraz może wstawić swojego 14-6 taunta. Prawdopodobnie będę chciał zheksować. Bo wymiany są nieopłacalne. Więc zróbmy tak. Zrobimy duże totem i shredder, a potem Valiant i mnóstwo profitów z totemów. Mnóstwo. Okej, okay, to jest plan. To jest plan. Moi drodzy, to jest plan. To jest plan, który zrobiliśmy. I my go utrzymamy. I rozwiniemy. I doprowadzimy do naszej wiktorii. Tak, tak będzie, moi drodzy, tak będzie. Mamy 50%, 70, co ja gadam, 33% szans na hit totem, mamy 25% szans na hit totem. Wolne tury ma, trzeba to przyznać. Nie damy mu many, nie ma najmniejszej opcji. Dobra, na samej turze będziemy mieli... Dwa buffy na naszego totem golema, na naszego taunt golema. Buffy, które od razu wykorzystamy. Plus jeden buff na totemie, który... się pojawi. Dobra, będą tylko dwa buffy ogólnie. Steel. 8 obrażeń, nie zabijemy go. Nie jesteśmy nad blisko. Wymienimy się shredderem, tak, bo czemu by nie. Innervate, co dajesz tamta? Unleash the beast. Okej, wystawiasz coś, żeby było, rozumiem. Kusi. Chcę jednak go wyrzucić. Zrobię tak. Zrobię tak i zrobię tak, bo on specjalnie będzie wyciągać spore value. Niech będzie. Mamy 3x6 przyjemniaczka, który będzie dawać nam miliard totemów zajebistych. Mamy dalej Shreddera. W następnej turze możemy zagrać Azure Drake, Feral Spirit, albo hehehe, nie. Zrobimy Fire Elemental i totem. Co, Deathwing? Dobre combo. Dobre combo. Popieram. To było dobre zagranie. Zrobiłbym to samo na twoim miejscu. Czekaj, czy to było zamierzone. Tak szczerze mnie to zastanawia, czy to było zamierzone. Bo jeżeli nie... No to cóż. Worthy opponent. Okej. Okay. Warrior! Czyżby ostatni po drugi Grim Patronu? Bo jeszcze chyba nie został znerfiony. Grim Patron Warrior. Chyba jeszcze nie. No. Hunted Creeper, to mnie cieszy. Gdzie jest mój Fire Guard? No tak, z Blackrock Mountain. Niezdobędę go bez pieprzonego czwartego skrzydła. A mój Boże, czemu to jest free to play? Czemu nie mogę wydać kasy?
Nie naśmieję się. Dobra. Creeper. Creeperino. Hopa. Haunted Creeperino. Jeszcze tam ani razu... Okej. Okay. Nie podszedł ten, jak się nazywa. No, nie ważne. O! Ten, który atakuje. Tak miło. Jeszcze ani razu nie podszedł Doomhammer. Ktoś czuje, że może mieć tutaj value. Ciekawe, czy to jest Fatigue Warrior. Co? O proszę, ostatnie podrygi. Tali, której dobrze znamy. Tak czy siak. Grim Patron Warrior. Na szczęście mamy Aue. Warto zachować. Fairy Warax, auć. Powinieneś armorapować po tym. Jak zaatakujesz, tak by the way. Ale okej. Okay. Może nie ma synergii. O, panie. Wiecie co? Chyba nie jest to zły pomysł. Nie uważam, żeby to był zły pomysł. Zrobimy coś takiego? Dużo totemów. O, nie, mamy bardzo fajne wymiany. Nie żeby coś. Come on and slam. I Wewind. Oczywiście jeden Wewind mniej w takim przypadku. A Inner Rage. To też jest bardzo spoko, jakby nie patrzeć. A Kolita Bólu? Nie ma sprawy, przyjacielu. Nie ma najmniejszej sprawy. Akurat gorąco. Słyszysz? Gorąco cię przywitam. Mógłbym nawet go seksować, żeby nie dobrał karty, ale nie uważam, że to był dobry pomysł. Ogólnie, jeżeli będzie mieć 8 many, bądź teraz zagra Taurisana, to musimy się pozbyć tych gubien. Z oczywistych powodów. A kimi są patrony? Znaczy, spoko. Znaczy, to nie ma problemu. Wymienić się tymi malutkimi. Tak jak to planowałem od początku. Słuchaj, syn. Plan B w takim razie, przyjaciele. Plan B. Ein, zwei, drei. Piu! Dziękuję. Skoro aż zachciałeś, zażyczyłeś sobie stracić 6 życia w dobrowolnym ataku, nie ma sprawy. Hexo, hexo. Ja dość słaby early game, trzeba przyznać. Dość słaby. Nie jestem zły z tego powodu, w żadnym wypadku. Creepery to wredne bestie. No. Creepery są silne. Zwłaszcza z Flamethorn Totemem. Chociaż nie miał żadnego Executa. Wtedy by nie było tak kolorowo. No ale... Życie. Raz przeciwnikowi nie podejdzie, raz mi nie podejdzie. Tak to bywa w życiu. Raz z górki, raz pod górką. Wiecie co? Nie wiem, czy chcę zachować któregokolwiek z tych. Przecież Comage'owi to naprawdę zwątpię, żeby to przeżyło. Wymienię się wszystkim. Inna dwójka będzie dużo bardziej opłacalna. Potem golem? Lepsze. Handed Creeper. Okej, okay, druga Hello. Tura. Greetings. Greetings, friend. Druga tura, druga tura. A potem nie wiem co. Shields up. Chwila. Łączę wątki. Nie masz flame toweru, co nie? Czy tam flame kanonu, czy jak to się to nazywa? Zadiewane 4 obrażenia. Nie. Flame kanon. Miał. Auć. No cóż. Fuck. Fuck hit. Życie. Użyjesz specjalu? Jesteś wredny. Ale wiesz co, ja będę bardziej. Użyję tego teraz, myślę.
Wymienimy się, by było fajnie. Flame Cannonem będzie robić YOLO. Jeżeli będzie chciał mi go dobić, tego Flame Totemu. I w przypadku jak mu się uda, to spoko. Jak mu się nie uda, to ma przejebane i tak w chuj. Azure Drake. Interesujące. Przydałby nam się jakiś taunt. Może podejdzie? O proszę. Jak miło. Teraz pytanie, czy chce się tak wymienić. Myślę, że tak. Myślę, że to nie jest zły pomysł. Żeby mieć od razu przygotowany stół do następnych wymian, które będą bardzo opłacalne. O, no niestety. Ale dobra, wykorzystam te dwa obrażenia, tak czy siak. Co chcę zrobić w tym momencie? Chcę się wymienić wszystkim? Może tylko tym? Tak, chcę tylko tym. Dlatego Shredder będzie mógł się fajnie wymienić i pójdę w twarz. Dragon Mage. To jest ciekawe. Boże, Blackwing Corruptor. Bardziej przegięty Fire Elemental. Jeśli chodzi o tempo. Chore gówno. Boli, bardzo boli. No ale cóż, Violet Guardian. Wiemy, że ma jakieś silniejsze dragony. Raczej. Więc Hexorino. Kupuje nam Rockbiter Weapon. Pierwszy zrobimy tak, zobaczymy co nam podejdzie. Fire Elemental. Jeżeli zrobię tak, okej, jeżeli on się wymieni z moją mikromaszyną, swoim 5x4, dobijemy go Fire Elementalem, wystawimy totem. Może specjalę użyję na naszym 1x1 minionie. Nie mam na razie żadnych speli, żeby mieć combo z Azure Drake'iem. Problemem Dragon Decków jest tak, jest to, że są bardzo, mają bardzo opłacalne karty. O, Frostboss. Problem jest taki, że jeżeli zrobię tak, Taunt Totem. Zrobię coś takiego, ale z drugiej strony to jest Mage. Spell damage może się przydać, okej. Okay. Zaryzykuję. Są takie sytuacje, że muszę. Czemu by nie? Boże, jakie to jest silne! Wystawiasz stwora. I masz jeszcze jak pozbyć się moich tauntów. Powiedziała osoba, która gra Fire Mentalami. Zrobię coś takiego. Ciekawi mnie, co on zrobi, bo jeżeli nie wymieni się z moim kill totemem, to będę dość mocno szczęśliwy. Wtedy Valiant będzie mieć bardzo spoko value. Okej, zrobię w ten sposób. Krakl. Wciąż mam zamiar zagrać tak. Miron TT. Nie jest to Miron TT. Więc może to być. Counterspell? Effigy? To jest karta za jeden many, dokładnie, Effigy. Albo Duplicate. Boli w sumie. Jakby to przemyśleć, to boli. Ma teraz taunty. Wciąż jednak.
lepsze to niż gdybym miał taunty 3 na 6. Lepiej mieć taunty 0 na 1. Znaczy przeciwnik lepiej, żeby miał taunty 0 na 1 niż 3 na 6. Nie miałem już heksu na duże stwory, ale chyba przejdę do ataku. Znaczy no, przejdę do ataków, hehehe. To może być dobre. Czy to jest zajebiste, ale... Ile to jest obrażeń? W chuj. Czy zależy mi aż tak na trzech obrażeniach? Tak. Miałem jeszcze spell damage, więc nie strzelam teraz. Kolejny, on już dostał ten tick zmniejszonego kosztu, co nie, kolejny tick nie będzie istotny, bo prawdopodobnie gra się zakończy na następnej turze. O Boże, Flame Strike. Znaczy wciąż nie jest mi w stanie wyczyścić całego stołu. Co to kurwa jest? Mirror Entity albo inne gówno. Cóż, przyjaciel, potrzebujesz kolejnego. To może być Ice Block w sumie. Ale nie, wątpię. Kurwa, macie, ile z tego masz? Nie atakuję, żeby się nie wymienić. On musi mieć effigy czy jakieś inne gówno. O mój Boże, dobra, jeb. GG! To było Mirror Entity, tylko Effigy. To musiało być Effigy. Nie ma innej opcji. On za bardzo chciał, żebym mu rozwalił Taurisana, który kosztował 6 many. Więc hej, wróciliśmy na 11 rangę. Wróciliśmy? Byliśmy na niej? Chyba tak, chyba spadłem, nie pamiętam. Ej, chwila, ile ja miałem tutaj? 37, dobra. Teraz mam 37. Minęło 27 minut, więc okej, okay, chyba na tyle. Za 2,5 godziny mamy stream, więc was bardzo serdecznie zapraszam o 20.00. Wbijajcie, bardzo serdecznie was zapraszam na ten strumyk. No i co, widzimy się jutro. Znaczy widzimy się dzisiaj na strumyku, ale jeśli chodzi o YouTube, widzimy się jutro. Trzymajcie się moi drodzy, do zobaczenia. W sumie miałem dzisiaj nagrać jeszcze jeden odcinek na Free to Play, ponieważ wczoraj wrzuciłem 3 odcinki, jeden z Hersona i dwa z Isaaca. Po powody. I dzisiaj miałem wrzucić 5 odcinków, ale tak szczerze to mi się nie chce. Wybaczcie bardzo. Pewnie nawet byście o tym nie wiedzieli, gdybym wam nie powiedział, ale wolę powiedzieć, bo ja wolę się dzielić takimi informacjami z widzami. Nie baczę za wszystko. Ogólnie tak, przypominam wam, że w tym tygodniu, właśnie w ten weekend, wyjeżdżam na TEDCon, co nie? To jest drugi konwent, na który jadę, w którym będzie Toho Room, będzie zajebiście, zapraszam bardzo serdecznie, 10 zł wejściówka i wszystko, w Tczewie, wracając. No, wyjeżdżam w piątek, bo wyjeżdżam na tak zwany dzień zero, czyli jeszcze się będę bawić, jeszcze przed konwentem, będę się bawić na konwencie, więc nie będzie mnie przez 3 dni, ja przez te 3 dni muszę nagrać materiał, muszę nagrać 12 odcinków na YouTube, nie? Więc ogólnie muszę zrobić duży zapas i trochę mam mało czasu i trochę... Biorąc pod uwagę, że naprawdę muszę dużo nagrywać, bo 4 odcinki dziennie normalnie i jeszcze zapas na te 3 dni, to trochę tracę zapał na nagrywanie. Cały czas będę mieć spokojnie, ale wiecie, jak się siedzi na przykład, nie wiem, i gada no 106 godzin, no to... No nie wiem, no. Może to być męczące, plus streamy, więc... Dla osób, które mają Facebooka i wiedzą, że miało być dzisiaj 5 odcinków, to wybaczcie, ale dzisiaj nie będzie, bo mi się nie chce. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Jak nie, to macie problem. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Pa, pa.